wszystkim, tutaj Daria i witam Was na kanale Darliwka. Słuchajcie, dzisiaj przede mną ciężki dzień, ciężkich parę godzin, a dlaczego? Już Wam opowiadam. Dosłownie za 10 minut jadę po Oliwkę do szkoły, to będzie taki odcinek w sumie troszeczkę vlogowy. Przyjeżdżamy do domu na sekundkę, myjemy ząbki i lecimy do dentysty. No i dlaczego powiedziałam, że dzień będzie ciężki? Dlatego, że Oliwka strasznie się boi tej wizyty. Ogólnie Oliwka bardzo się boi jeździć do dentysty. No a ma do zaleczenia kilka jeszcze ząbków. Ogólnie ustawiliśmy sobie taki cel, że do końca roku będzie miała, wiecie, wszystkie ząbki wyleczone, wszystko fajnie i tak dalej. No tylko, że w żaden sposób nie możemy jej przekonać, że to jest, wiecie, dla jej dobra, że nic złego jej się tam nie stanie. Oliwka generalnie ma taki bardzo słaby chyba próg bólu, tak to się chyba raczej nazywa. No i jadę ją dzisiaj wspierać. Do tej pory była tam na wizytach z Dawidem, dzisiaj jadę ja i mam nadzieję, że moja obecność trochę jej pomoże. Nie wiem, ja nawet mogę usiąść z nią, wiecie, na tym fotelu i ją przytulać, trzymać za rękę, cokolwiek. Wiem, że będzie musiała mieć zastrzyk znieczulający, więc no nie będzie łatwo na pewno, ale mam nadzieję, że damy radę. Trzymajcie za nas kciuki. No i co, i lecę zaraz po Oliwkę, którą my mamy godzinę. Teraz jak nagrywam jest godzina 12, więc za 10 minut wyjeżdżam. No i nie wiem, no martwię się, też się stresuję trochę, ale damy radę. Wiecie, to nie jest tak, że Oliwka teraz nagle w wieku 7 lat ma wszystkie zęby nagle leczone, my sobie tak wymyśliliśmy i tak dalej. Nie, Oliwka już była u dentysty, tylko że po prostu chyba wybraliśmy nieodpowiednią osobę, która mimo to, że no mówiła, że te ząbki są, wiecie, no ja nie jestem dentystą, nie znam się. Niby te ząbki były zaleczone, ale okazało się, że tam w środku wcale tak nie jest, więc może Oliwka przez to ma jakiś uraz, ale teraz naprawdę jeździ do bardzo fajnej pani, no i mam nadzieję, że dzisiaj wszystko pójdzie dobrze. Stasiek mi tutaj troszkę podglądał, Stasiu zostaje z moją mamą. No i co, ruszamy, ruszamy. Ktoś coś tam do mnie napisał, ale ja się jak zawsze wybrać nie mogę. Biorę torebkę i lecimy po Oliwce. Ja już pod szkołą, Oliwka dosłownie za 10 minut wychodzi. No i będę musiała jej przypomnieć o dzisiejszej wizycie. No i pewnie nie będzie fajnej reakcji. Oliwcia już ze mną, ale maminkę taką smutniastą, nie przejmuj się, będzie dobrze, mówię ci, ja będę siedziała z tobą na fotelu, będę trzymała cię za rękę i wsadzę pani palec do nosa, jak zrobi tam jakieś bzyczenie, tak? Mam jej wsadzić palec do nosa, tak? Napiszcie Oliwce w komentarzach coś miłego na temat dentysty, może jakieś dobre wspomnienie albo coś, to ja jej wszystko potem przeczytam. Chodź na przytulaka szybko tutaj i się nie martw, na pewno wszystko będzie dobrze, ja będę cię trzymała za rączkę albo siadam na fotelu, tak? My już na miejscu, słuchajcie, i droga minęła nam w całkiem takiej humorzastej, fajnej atmosferze. Gadałyśmy sobie, co zrobimy, jak będziemy już remontowały górę, czy będą tajne przejścia, no ale Oliwka teraz jak zobaczyła już drzwi do dentysty, no to się zaczęło, ale powiedziałam jej, że jak będzie dzielna i w ogóle taka, wiecie, silna i że przetrwa wszystko, bo wcale nie ma się czego bać tak naprawdę, to ja zrobię ten dziwny taniec. A ja będę miała zastrzyk. Misiu, znieczulenie musi być, jeżeli, bo tak to nie będzie cię bolało. A lepiej, żeby dać, no słuchajcie, ja tak uważam, lepiej dać to znieczulenie, tak, jeżeli jest potrzeba taka, żeby potem nie bolało. Umówiłam się z Oliwką, że mam zrobić dziwny taniec pod drzwiami dentysty. Oliwia to nagra, ale ludzie popatrzą na mnie jak na wariatkę, ale... Masz to zrobić! Ale no ja wszystko zrobię, żeby ci poprawić humor. Słuchajcie, jesteśmy w Aleksandrowie Łódzkim, tutaj jest taki budynek Unii Rynek i jest dentysta Aldent, tutaj się chyba wchodzi gdzieś. No i gdzie mam ten taniec niby zrobić? Mogę przed autem? A nie! Wyjdę szybko, a ty nagrywaj! Nie! Tak! Nie grzej się ze mnie. Nie, masz tak pod skierami, ale to będzie. Nie, no tam daleko to nie pójdę, bo mnie nie będzie widać. Tu mogę przed autem. Tak? Ale wszyscy będą cię widzieli. No będą mnie widzieli. Więc zobacz, co ja dla ciebie robię, kobito. Nawet bloki są za nami, to wiesz, i tam jakaś kobita z banku wyszła. Idź! Zaraz, poczekaj. Oliwia, jesteś szalona. Ej! Ej, jeszcze! Nie! Nie!
Boże, jak ktoś zobaczy wariatkę w fioletowych włosach, całą w różowym stroju, to będę ja. Pozdrawiam serdecznie. Mamo! Idziemy sobie tam do sklepików pochodzić, bo jeszcze nam zostało trochę. Mamo! Malutki taniec zrobiłaś, może jeszcze raz iść. No to idźcie, może pokaż. Nie, ty. Nie, ja już nie idę. Słuchajcie, po moim pomyśle, znaczy po moim tańcu fantastycznym, mam nadzieję, że się spodobał, to zostało nam jeszcze, ja nie wiem jak ja to obliczyłam, ale jak zawsze coś nie tak, 45 minut czekania. Mamy tutaj jakieś sklepiki, tam jest Intermarché, Oliwka, może pójdziemy do tego Intermarché, może będzie jakiś kalendarz adwentowy. Tak, i go otworzymy. Dobra, tak, okej, okay. O, ktoś do mnie dzwoni, dobra. W sumie to nie musimy iść do żadnego sklepu, bo tam coś w bagażniku jest. Jak pójdziesz zanurkować, to na pewno coś złowisz. Mama, trzymaj moje buty, bo no ja to połóż sobie tam na dole. Ja zapomniałam całkowicie, że jak byliśmy na zakupach w Biedronce, to było coś takiego, że promocja na zabawki, że jak trzy kupisz chyba, to ta ostatnia jest za darmo, tak jakby. No i tam coś pogrzebaliśmy z Dawidem i to cały czas je. Co tam jest? No jest kalendarz! Ja nie dam w latę. No, nie dasz rady sięgnąć? Nie. No jak nie? Nie. Ekstremalne warunki przed dentystą, ale chociaż o niczym Oliwka nie myśli, więc o to mi właśnie chodziło. Jak ktoś chce, żebym z nim jechała do dentysty jako wsparcie, to mamo, ja chętnie pomogę. No, no nie, oho, sięgnę. Oliwka tam próbuje wejść. To ja idę, naokoło idę. Okej, okay, zdejmujemy folijkę ochronną, a w ogóle to ja chyba nie pokazywałam tego kalendarza. Jest to kalendarz adwentowy oczywiście, Enchanty Malsów. Dorwałam go w Biedronce, pokaż. 24 okienka, piękna laleczka, słuchajcie. Oliwka, ale ona jest super. No dobra, Oliwka, to zaprezentuj. No, chyba nie. O, wow! Ale ekstra! Zobaczcie, tutaj taka sceneria się stworzy z tych drzewek. Jest tam mały kotek. Ej, ale to jest misiowy bałwanek. Mega fajny. Muszę kontrolować czas. Jedyneczka to oczywiście lalka, zobaczcie. I moja misja jest zakończona sukcesem. Właśnie o to mi chodziło, żeby zająć Oliwkę czymś na maksa. A w środku też sobie damy radę, więc... Ja słyszałam to. Cicho, cicho, otwieraj. Piękna jest ta laleczka z kalendarza i w sumie ja wam ostatnio zadałam pytanie, gdybyście byli lalką Enchanty Malls, to jaką byście byli i jakim zwierzątkiem byście się opiekowali? To słuchajcie, ta chyba skradła moje serduszko, jest śliczna. Ojcze, wiem co jest. O, Oliwka już podgląda. Poczekajcie, wracamy. Jest zwierzę. Wracamy do oglądania, bo ona nam zaraz wszystko otworzy. I co? Fryzurka milutka. Podobno ten kotek ma jakąś milutką fryzurkę. Lala jest trójka. Liczna, ale... A, bo ty tak otwierasz, to poczekaj, pokaż nam, dobra. To na to, czyli lale. Tak, jedyneczka to lalka, dwójeczka to kotek z mięciutką fryzurką. To. Czapeczka dla Lali, taka jak była na obrazku. Szukam, a to nie wyjmuj, szukam. Żeby nam się nie pogubiły. Jest cztery. Cztery. To. No, jest czwóreczka. Ej, jeszcze nigdy nie otwierałyśmy kalendarza adwentowego w aucie. Okularki, takie fajne kwiatuszkowe. Wow, super, i teraz są. Piątka. Piątka. Ja już nie mogę doczekać świąt, więc ja się bardzo cieszę, że my otwieramy ten kalendarz. O, co to mamy? Dwa kubeczki i jeden dzbanuszek. Taki dzbanuszek właśnie, super. Dzbanek. Teraz tu? Szósteczka. Okej. Okay. Szósteczka, a ja szybko spojrzę na... Wow, rękawiczki! Dobra, mamy jeszcze dużo czasu. Rękawiczki, ale fajne, też bym takie chciała fioletowe. Teraz siedem. Siedem. Tu pokaż. No, nie, no tu była szóstka, tutaj masz siódemkę, tak? Tak. Dobra, śmigaj. Wow! O, jakieś dodatkowe ubranko, super! Teraz... Ósemeczka. Dwa brzuszki, no. Szybko nam to leci. No. Wow! Jedzonko, i co to jest? Piciu. Mleczka. To jest chyba dlatego może małego tygryska, zobaczcie, jaki słodziak. Tu ma miły. Dzisiaj normalnie cały odcinek nadawany z auta, ale słuchajcie, no jak wiecie, ja jestem wielką fanką świąt, nie mogę się doczekać świąt i chociaż mieliśmy iść poszukiwać kalendarzy, to właśnie zapomniałam, że Oliwka już otwiera następne. Zapomniałam, że przecież ja kalendarze adwentowe wożę zawsze ze sobą, właśnie na takie okazje. Nie wiem, czy mnie zrozumieliście, bo Oliwka tam krzyczała, że opaska, opaska, opaska!
Ale jaka ładna fioletowa! Zobaczcie! Potem w domku okulary dla chyba narciarza, wciśnij ją. Potem w domku pokażemy wam dokładnie wszystkie okienka, wszystkie akcesoria tak z bliska. No i poprzebieramy. Są jakieś prezenciki? Zmienimy kamerę, pokażę wam teraz. Co was ominęło, kochani? Ominęła was opaska. Wow, kolejna! Prezenciki. Kolejna, mama. Okularki narciarskie takie i opaseczka następna. Teraz trzynastka. Oliwcie, a może sobie... Wow, ale to jest fajne, piękne, super. Ej, to się chyba wyjmuje nawet. Teraz no potem na pewno jest czternastka. Tak. Może zostaw sobie kilka okienek na po. O nie. Dobra? Po dentyście. Już chcę otworzyć. Wszystkie? Tak. Ale może po dentyście sobie zostaw kilka. Nie, jak będziemy musieli iść, no, to zostawię. Dobra. Czapka! Nie, no, masz jeszcze dużo czasu, więc na pewno zdążę. Czapka! Ej, myślałam, że nie podrywasz tych okienek, bo chciałam zrobić zdjęcia. Nic się nie stało, Oliwka. Ej, Oliwia, 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 Oliwia. To jest jakieś szalone otwieranie kalendarza adwentowego. Zestopuj trochę. Nie. Piętnastka jest jakaś mini-mini. Co to jest? Dla małego. Oj, chyba... Ła, szalik to jest różowiutki, taki słodziutny. Szesnastka teraz, Oliwka. Jak była piętnastka, to teraz znaczy, że szesnastka, a to jest siedemnastka. Dobra, tak. Tutaj masz takie większe okienko. Futerka! Mięciutkie? Tak, mięciutkie. Piszcie w komentarzach, kto również uwielbia kalendarze adwentowe i nie może się doczekać świąt. Co tu mamy? Okulary chyba dla tego małego, no nie? Osiemnasteczka teraz. Moja gumka tutaj wystaje, halo. To moje. No, osiemnastka jest tu, proszę bardzo. Co my, o wow, łyżwy! Rewelacyjne, fajnie. Okay, teraz... Ile tutaj w ogóle jest dodatków do tej lali? Dziewiątka, to małe. Dziewiętnastka. No, co to? Kolejne. Ej, to jest chyba meczy meczy. Tutaj dla lali, a tutaj dla tego małego, fajnie. Dziewiętka. No, super. Teraz co? Dwudziestka, dwudziestka. O my god, ale mega. Ale super, nie? Pokaż go bliżej. O ludzie, ale do tego się nie spodziewałam. Super ten bałwanek. Lampka. Lampeczka teraz jest, schowaj bałwanka, pokazuj lampkę. Dobrze, czekaj. Kolejne okienko to był taki lampionik. Schowaj, Oliwciu. Kocyk chyba teraz mamy. Macyk. Nie musisz go wyjmować, bo potem w domu jeszcze wszystko sobie poskładamy. To jest... 20 to było ile? 23? Stój! Ostatnie okienko, Oliwka! Nie, tu jeszcze. Nie, no to co ty? 22 pominęłaś, a otworzyłaś 23. No, nie po kolei. Dawaj, 22. Co buty tu mamy? Buciki, śniegowce. I ostatnie, co to będzie, co to będzie? Powinno być coś fajnego, bo to ostatnie okienko. Oliwia! Co to jest? Krzesło. Ojej, ale super, tylko jak to wyjąć? Oh my god, dobra. Dawaj mi to. Słuchajcie, to nie jest krzesło, to są sanie. Normalnie mamy tutaj takie fajne. Cały kalendarz jest naprawdę mama, mega... Mama, idę po kolejny. Nie, 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 na razie ten jeden, okej? Okay? Tutaj mamy naprawdę mnóstwo tych akcesoriów. Mamy lalę ze zwierzątkiem. Więc jeżeli szukacie jakiegoś fajnego kalendarza, słuchajcie, to ten z Enchantimals jest naprawdę... Najlepszy! No, fajowy jest. I bardzo fajne jest to, o, Oliwka już się przytula do niego, że mamy i laleczkę, i zwierzaka, i mnóstwo, mnóstwo dodatków, a najbardziej, słuchajcie, to mnie rozwalił ten bałwanek. Ale to już w domu. Bo w domu. Tutaj, no wiecie. Trzeba wyjąć lalkę i trzeba wyjąć sanie. To co? Kolejny kalendarz adwentowy zaliczony, piąteczka. Ej, czy my będziemy miały co otwierać na vlogmasach? Mamy Psi Patrol. Mamy jeszcze dwa w zanadrzu. I trzeba jeszcze więcej kupić. Nie, mam trzy chyba. Tak? I słuchajcie, po superowym, ekspresowym otwieraniu kalendarza, no my już musimy z Oliwką iść. Oliwka mnie oprowadzi. Oliwka się nie chowa tam na dole, bo ja jestem tutaj pierwszy raz. Ty zawsze byłaś z tatą, więc wiesz, musisz mi pokazać co i jak. No dobra, trzymajcie za nas kciuki. Dobra, my już czekamy, co? Co my tu mamy? Leczenie kanałowe, widzisz? Jakie ziomki?
Oliwka, to jaka jest umowa? Że jak dasz radę teraz, to mam zatańczyć przy pani dentystce, tak? Co ja powiedzą, że masz szaloną mamę? Gadamy sobie, co? Oliwka już podgląda, czy pani z nas będzie wołać zaraz. Damy radę, zobaczysz. Będzie taniec szalonej mamy na koniec wizyty. Nie martw się nic. Okejka? My już po, słuchajcie, ale niestety nic się nie zmieniło z Oliwki ząbkami, dlatego że złapał ją taki strach, no, że pani nie chciała tych ząbków zrobić. I dostaliśmy kontakt na taki gabinet, gdzie ząbki robi się w narkozie, tak jakby no w takim, wiecie, że Oliwka by spała. Nie wiem, kurczę, nie wiem co dalej, no będziemy musieli na pewno te ząbki zrobić. Oliwka bardzo boi się tego momentu, gdzie pani daje znieczulenie. Potem powiedziała, że się nie boi, no bo generalnie potem już nic by nie czuła. No będziemy musieli jeszcze sobie porozmawiać i pogadać, no ale niestety dzisiaj znowu się nie udało, bo była też z Dawidem 2 tygodnie temu i była taka sama sytuacja. Ja rozumiem to, że ktoś się może bać dentysty. Sama też nie lubię chodzić, bo się boję, to jest normalne i wiem, że bardzo dużo osób tak ma. No ale mam nadzieję, że jakoś damy sobie radę i jakoś zrobimy te ząbki, przekonamy Oliwkę. Oliwka teraz siedzi smuta. I co? Nie udało się. Wierz, Misiu, nic się nie stało, ale i tak będziemy musieli zrobić te ząbki. Nawet jedna dziewczynka, teraz jak nagrywamy ten odcinek, napisała mi na Instagramie, że oto nie jestem sama, ja też dzisiaj jadę do dentysty. Wiesz, wszyscy, Misiu, leczą ząbki. Ja wiem, że ty się boisz tego momentu zastrzyku tylko, ale wiesz, no będzie trzeba to zrobić, że pani ci tak fajnie mówiła, że wiesz, trzeba te robale i tak dalej. Pogadamy sobie jeszcze w domku, no nie? Może wy napiszecie jakieś komentarze Oliwce, żeby się nie bała, albo opowiecie, jak tam wy u dentysty, wiecie, czego się boicie, co było fajne. Co? Chcesz poczytać? Jak tam wszyscy nasi widzowie byli u dentysty? I co tam się przydarzyło? Może coś właśnie ci wiesz, no może jak ja jej nie mogę przekonać, to może wy ją przekonacie, tak? Czyli czekamy na komentarze i opowieści. Może mnie przekonają. Tak? No ja bym bardzo chciała, naprawdę. To co, wracamy do domu teraz, tak? Okej. Okay. No i co, Oliwka? Co? Nie udało się, no nie. Ale teraz już humorek masz lepszy, widzę. Tak, bo robię serduszko z Hejklej. No nie wiem, Oliwka, co ja mam ci dzisiaj powiedzieć. Ja bym bardzo nie chciała, żebyś ty miała, wiesz, tych ząbków leczonych w narkozie. No ja ogólnie to nie chcę mieć tej narkozy, ale też się boję tego zastrzyku. No ja wiem, ale zobacz, 2 razy już jechaliśmy, raz z tatą byłaś, raz ze mną dzisiaj i za każdym razem wychodzimy, a ząbki nie są zrobione. No to co mam zrobić, że się boję? Ten zastrzyk, Oliwka, to jest tylko 3 sekundki, a potem nie czujesz nic, zero bólu, nic nie będzie. Dzisiaj już ząbków na pewno nie zrobimy, będziemy próbować dalej. No i tak sobie pomyślałam, żeby jakoś tak miło już zakończyć ten odcinek, to może co paczki od widzów? Nie wiem, czy zauważyliście, że znowu tutaj jest remont, że jest poprzestawiane coś, ale na razie nie pokazujemy co, bo jak tylko przyjdzie okno, na które ciągle czekamy i kanapa, to już zrobimy ten oficjalny room tour. Słuchajcie, mam tutaj kopertkę. Od kogo? Od kogo? O, i kopertka w kopertce, słuchajcie. O, jeszcze będzie kolejna koperta, kolejna. Myślisz, że tak będzie? Mhm. Nie, ja myślę, że będzie tylko ta kopertka. No dobra, no to zaraz się dowiemy, kto i co nam tutaj wysłał. Zawsze sobie liścik jest i czytamy. Cześć, jestem Zuzia, co wysłałam ci? Fredo, Zuzia, jak miło znowu od ciebie czytać jakiś liścik. Tego smoczka możesz kupić w Biedronce, bardzo chciałabym się z tobą spotkać. Są nowe Milka Secret Boxy w złotym opakowaniu. Ja normalnie, jak zobaczę Muffinę i Kitka, to ich ukatrupię. Po prostu ich ukatrupię. Naprawdę. Ale nie ma złotych Milka Secret Boxów, kochani. To Muffina je zrobiła sama, a ja dostałam po prostu milion wiadomości, że ja już byłam gotowa lecieć nawet po te Milka Secret Boxy, wszędzie ich szukać czy zamówić, ale jeszcze ich nie ma. Jak będzie nowa seria, to na pewno będziemy otwierać. Ale pomysł ze zrobieniem takiego złotego Milka Secret Boxa był bardzo fajny. Pewnie to malowali i tak dalej. I mają białą czekoladę, dobra, tak Zuzia napisała.
I teraz mamy wysyp na oliwkę. To na końcu. O, nie idę. To na końcu. Słuchajcie, tutaj mamy... Tak, to jest chyba dla oliwki. Tutaj mamy labirynt, LOL Surprise i z drugiej... I z drugiej strony też mamy labirynt LOL Surprise. To nie wiem, go zrobię chyba. Wysyp na darliwkę. Oj, Zuzia, Zuzia, co ty tutaj robisz? Musicie wykonać zadanie. Zjedźcie cukierki na odcinku. Jemy. No, dzisiaj mamy taki... o. Kolejne? No, do balowania. Dzisiaj mamy taki dentystowy odcinek i ja nie wiem, czy powinniśmy jeść te cukiery. Poczekajcie, bo zaraz... Były tutaj te nożyczki, czy nie w końcu? Biły. To dawaj. Zobaczymy, co my tutaj mamy za cukierki do zjedzenia od tej naszej Zuzi. Ekipy! O nie! Ja to jadłam! O nie! My... Pójdź! Dobra, poczekajcie, muszę pozbierać. Jeden. O! Jeden tylko spadł? Ja jem dwa takie. Słuchajcie, mamy tutaj po dwa. Dwa różowe, dwa zielone i dwa pomarańczowe. I pamiętam, że tak, tutaj była bazylia chyba i coś jeszcze. Tu była wędzonka i... I guma balonowa. I ja jadłam. A gdzie była guma balonowa? Truskawka tutaj była, nie wiem. Więc dobra, oliwka losu. I który ty jesz? Ja mam truskawkę. Nie, wędzonka! A na początku myślałam, że to jest truskawka. Nie no, ja mam gumę balonową. No. A ty? Oliwka sama nie wie. Chyba też. Dobra, to zostały nam jeszcze pomarańczowe. Ja już tutaj biorę pierwszego z brzegu. A nie wiem, nie pamiętam, jaki to miał być ten gorszy smak z pomarańczowego. Na słony jest. Może? No nie wiem, czy to słone miało być. A, może był. Słony karmel, może coś takiego? No nie wiem. Ale nie, nie wierzę, trafiłam wędzonkę. I co? Dobra? Dobrze. Zuzia, bardzo, bardzo dziękujemy za niespodzianeczki. Duże. Kolejną niespodzianę nam taką fajną zrobiłaś. I oczywiście poprawiłaś nam bardzo humorek. Ale dlaczego ja trafiłam wędzonkę? I na tej paczuszce skończymy dzisiejszego vloga, dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I bardzo Was proszę o pomoc, jak ja mam przekonać Oliwkę do tego dentysty. Napiszcie jej, nie wiem, coś miłego, coś takiego motywującego, żeby ona dała radę, bo my tutaj już na wszystkie sposoby, po prostu na wszystkie. My nawet byliśmy gotowi, wiem, że to tak się generalnie nie robi, ale byliśmy gotowi jechać nawet i kupić jej, nie wiem, wymarzoną zabawkę, cokolwiek, żeby tylko te ząbki, wiecie, naprawiła. Więc dobra, kończymy, żegnamy się i widzimy się niedługo. Właśnie, miałyśmy pokazać jeszcze kalendarz adwentowy, ten Enchantimalsów, który został całkowicie w aucie. Ale mniej więcej widzieliście, co tam było, a my na pewno pokażemy go na Instagramie i na TikToku, na którego serdecznie Was zapraszam. I co? Dziękujemy za oglądanie i do następnego! Hej!